Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witajcie. Zanim dotrzemy na nasze poszukiwania, chcielibyśmy Was zaprosić w przepiękne malownicze miejsce, do miejscowości Klonowy Dwór, gdzie znajduje się dworek z połowy XIX wieku. Miejsce bardzo klimatyczne, tajemnicze, opuszczone. Zostańcie z nami, przekonajcie się sami. Do tego dworku są dwa wejścia. Jedno jest od strony jeziorka, tam w tle widać, a drugie jest tam z drugiej strony, od strony wsi. Idziemy pod górę, zobaczymy, co nas tam spotka ciekawego. Jestem mega ciekawa. Wchodzimy na samą górę. Tu u góry będzie ten dworek. Jestem ciekawy pierwszego naszego wrażenia. Ciężko podejść, ale czyżby tu ktoś przed nami tu był i już kopał z wykrywaczem? Aż niemożliwe. Jesteśmy już przy tym dworku. Jakieś drzwi, ale to chyba nie jest wejście główne. Idziemy poszukać wejścia głównego. Jest i wejście główne. Drzwi otwarte, czekają na nas. Wchodzimy do środka. Wchodź pierwszy. Ciemno jest, ja się trochę boję. Nie wzięliśmy niestety latarek. Ciemno, ciemno. Schody na górę. Będziemy wchodzić na górę. Tu wszystko zawalone. Podłoga zawalona. O kurczę. Tragicznie. Schody prowadzące na górę. Ruszamy. Pomalpuję, boję się. Trochę się kiwają te schody. Żeby nic nam tutaj na głowę nie spadło. Jednak na dole czułam się bezpieczniejsza. Tu wszystko pozawalane. Kawałek pieca. Kolejne drzwi. Napis na drzwiach. Nieczynne. Zaglądamy do środka. Co tam jest? Chyba był jakiś kibelek, czy cokolwiek. Patrzcie, dziura. Zerwane. Tutaj to samo, nie będę tam wchodzić, żeby nie wpaść. To jeszcze tutaj zobaczę. Boję się tu chodzić, żeby nie spaść na dół. Pójdziemy zobaczyć do kolejnego pomieszczenia, jak mi się uda. O, proszę. Wszystko zawalone.
mi się uda dojść w tamto miejsce, to wam pokażę bardzo ciekawy napis, żeby tu nie wpaść na dół. O, jestem. Nie wiem, czy... O, właśnie o ten napis mi chodziło. Bardzo wymowny. A tutaj kolejne schody na strych. Ja tam się raczej pakować nie będę. Skarbie, będziesz szedł? Będę, zobaczę. No to pakuj się, tylko uważaj na siebie. Kamera włączona, także zobaczymy. Ty patrz pod nogi. Co tam będzie? Słyszę, os pszczoły gniazdo robią. O, widać tam. Typowe pomieszczenia strychowe. Pewnie słyszycie, jak sobie tam osy, czy to szerszenie, trudno mi jest powiedzieć, grasują i robią kokon. Tutaj jest na dole drabina, która pewnie służyła, żeby wejść na strych. Tutaj drabina, która pewnie służyła, żeby wyjść na dach. Schodzimy już na dół. Tam jakaś wersalka, pozostałość jeszcze, pewnie tu widzicie. Jakieś tam gaciory, majtki, no i zejście na dół. Zejdę już na dół i pokażę wam od zewnątrz, jak to pięknie wygląda. Bardzo klimatyczne miejsce. Niestety bardzo, bardzo zniszczone. Aż żal. Kurczę. Tu jest główna brama wjazdowa. Przyległe budynki gospodarcze do tego dworku. Jest ich tutaj sporo. Wszystko opuszczone. Rozgrabione, to co lepsze powyciągane. Tam jest kolejny, bodajże stadnina. Zaraz tam podejdę i wam pokażę. Jednak to nie stadnina. Chyba jakaś obora tutaj była. Tak mi na to wygląda. Bardzo duży ogród. Jak szliśmy do tego dworku, to po drodze było mnóstwo, ale to mnóstwo kwiatków różnych, kolorowych. A tam kto idzie? Krzysztof. Ktoś sobie tutaj ulę postawił. Idziemy z drugiej strony budynku, bo jeszcze tam widziałam na samym początku jakieś drzwi. Może uda mi się tam wędrować. Nawet zobaczcie, wycieraczka leży. Może wytrę buty. I ktoś gumiaka zgubił. O proszę, a tu kolejne schody na górę. Ale to już muszę Krzysia wołać, bo sama to się boję. Zasłonkę ktoś sobie zrobił. I taki napis na drzwiczkach. Dziennik Elbląski. Skarbie, jesteś tu? Idziemy po raz. O ja, tu jakaś piwnica chyba, czy nie wiem nawet co. Tu czyjś spanko było. Fotel, jakaś poducha, walizka.
jakieś szmaty. Idę poszukać mojego ukochanego i powiem, żeby wszedł ze mną tutaj na strych. Kolejny but. Mega dużo pomieszczeń. Trochę się obawiam tam dalej wchodzić, bo widzę stropy pozarywane, żeby nic mi na kapucyn nie spadło i żebym nie wpadła na dół do jakiejś piwnicy, czy cholera wie gdzie. O, zobaczcie. Jest wanna. Jakieś szafy. A tu jaka dziura. Nie, ja idę stąd. Idę stąd. Trochę się tutaj boję. Tu chyba był kibelek. Klimat jest naprawdę, powiem wam. A tu chyba jakaś kuchnia. Kurczę, ile tu jest rzeczy. Jakieś słoiki. Jakieś buty, jakieś walizki. Nie pójdę tam dalej. Wracam. Pomału. Co by nie wpaść do piwnicy. Idziemy poszukać Krzyśka. Pokazaliśmy wam kawałek historii, jaką można spotkać u nas na Mazurach. No i ruszamy dalej w trasę. Opuszczone obiekty, obiekty historyczne, które uwieczniają nasze kamery, a wy możecie delektować się również z wami. My to robimy z nami. My to robimy na żywo, a wy oczywiście przed ekranami. Jeszcze przynależne takie bajorko do tego dworku. Ale jak pięknie ptaszki śpiewają. A jak żaby rechotają. Uważaj na kupę! Na samym dole jest. Coś mam ostatnio pecha, bo tych obsrańców, co robią w lesie. Dotarliśmy już w miejsce poszukiwań. Obiecałem sobie, że wyciągnę kamerę i nagram coś dopiero jak będę miał pierwszy konkretny sygnał. No i jest. Jest pierwszy konkretny sygnał. Już wam pokazuję, co trafiłem. Moneta aluminiowa. 200 marek z 1900, ale nie widać, nie jest dokładnie czytelne, z którego roku. Już wam pokazuję też drugą stronę. Zafajdolona. Trzeba było oczyścić, żeby zobaczyć, jak wygląda rewers, czy to aluminium nie zostało mocno zżarte. A teraz podejdziemy do Ewelinki, bo krzyczała, że to jest coś ma. Takie poszukiwania to ja rozumiem. Wchodzę, pierwszy sygnał i jest moneta. Wstyd się przyznać, bo znowu nie mam rękawiczek. Takie tylko znalazłam. Piękna monetka, silver grosz z roku 1842. Tutaj, o, praktycznie na wierzchu leżała sobie 5-feningówka, ale w złachanym stanie. I znów podejdziemy do Ewelinki. Nie, ona idzie do nas. Zobaczcie. Zobaczymy, co ma. A tu tak wygląda te 5 feningów. Co masz? Chyba będzie to ten guzik, nie? Pani, jak, ale jaki ładny, ładny ten guziczek, nie? No. Także ładny. Jakieś takie oczko przezroczyste. I co jeszcze oprócz tego? Oprócz tego kolejnego feninga i jeszcze jeden guziołek. Taki o. Także nie ciekawe pole. Ale ten bardzo ładny, nie? Zdobiony, tak. Szukamy dalej. Biegamy. Podejdziemy do Ewelinki, bo krzyczała, że jakiegoś pisiura znalazła, cokolwiek to oznacza, ale zaraz się to wszystko wyjaśni. A mnie zaczepił w ziemi taki oto sygnał, sfatygowany guzik, a to jest ten Ewelinki pisiur, ala gwóźdź jakiś duży.
Nie wiem. Wyobrażenia to ty masz. A musisz zaraz tak wszystko opowiadać. Ja tobie po cichu powiedziałam. Na złom. Sygnał łamany, ale pewny. Podkopuję, a tutaj metalowo-mosiężny element. Ta część szpikulcowata to jest metal, który był pewnie nasadzany na jakiś drzewiec, a tutaj mosiąc, jakby jakaś klamka, uchwyt do klamki był jakby przymontowany. Ale to tylko moja wyobraźnia, trudno powiedzieć, czy to tak naprawdę wyglądało. Ewelinka dzisiaj goli. Kolejna moneta. Fenuś. Fenuś. A tak, że się zapytam, nie jest ci za ciepło w tych rękawicach? Nie, ogólnie jak wiatr nie wieje, to jest mi gorąco, jak wiatr wieje, to jest mi zimno, nawet uchale moje odstające. A jeszcze znalazłam taką... Klamerkę. Klamerkę. A jeszcze takie dziwne... Weź, ty mnie zaskakujesz. Taką dziwną blaszkę w takim dziwnym kształcie. Postanowiłam, że ci ją pokażę. Nakręteczka z niemieckimi napisami, ale niestety nie za bardzo czytelne. Nie widzę, co to dokładnie jest. A druga strona jest łoto taka. Zrobiliśmy sobie taktyczną przerwę, taktyczno-techniczną, ponieważ musi nastąpić zmiana ustawień wykrywaczu, ponieważ miejsce, gdzie jesteśmy, jest strasznie zanieczyszczone. Wykrywacze muszą szybciej reagować na to, co czytają pod cewką. No i co, korzystając z okazji, chcieliśmy się z wami pożegnać, a my ruszamy dalej, żeby zobaczyć, co ta ziemia kryje. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was, obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.